Witam wszystkich szlachetnych Polaków. Dzisiaj mamy, drodzy Państwo, 25 czerwca, no do mi 2015. Dowiedziałem się, że dzisiaj Sejm Partyjny na Wiejskiej przegłosował ustawę tak zwaną in vitro, czyli prawdziwa nazwa tej ustawy o zapłodnieniu pozaustrojowym, drodzy Państwo. Irytuje to normalnych Polaków, Lachów, Wenedów, że mamy ludzi totalnie wyzutych z polskości. To nie są Polacy. Śmiem twierdzić, drodzy Państwo, że ci ludzie nie są Polakami. My jako Wenedowie, Lachy, Polacy nie zgadzamy się z takim Sejmem i nie zgadzamy się z takimi ludźmi. Oni nas nie reprezentują. Ci ludzie nas nie reprezentują, oni wywodzą się z list partyjnych, które i teraz będą układane. To jest jedno wielkie oszustwo. Drodzy Państwo, na wprost nie jest jasna góra. Tutaj woła o pomstę do nieba leszczyński Sejm Walny. Oczywiście będzie ogłoszona infamia na te osoby i nie zazdroszczę im i ich rodzinom. Nie zazdroszczę naprawdę. Drodzy Państwo, mamy na Was broń, mamy infamię. Wy mimo tego głosujecie. Senat, przestrzegam, nie róbcie tego, bo to jest straszna kara infamii. Oczywiście też Was obłożymy infamią. Przestrzegam Pana Prezydenta Komorowskiego, żeby tej ustawy nie podpisywał. To jest ustawa o zapłodnieniu pozaustrojowym. My jako Sejm Walny mówimy przeciwko takim praktykom. Przeciwiamy się tej ustawie w ogóle. Owszem, powinna być ustawa, która zakazuje tego typu praktyk. Zakazuje pod karą 20, 30, 40 lat więzienia. Prawda? To są praktyki eugeniczne, praktyki na genach Wenedów, praktyki na poczętych dzieciach. To są praktyki faszystowskie i nie wolno eugeniczne, nie wolno do tego dopuścić, prawda? Oczywiście wzywamy przy okazji prezydenta elekta Dudę, żeby jak najszybciej tą ustawę abrogował. Bo to nie jest tak, drodzy Państwo, to nie powinno być tak, a tak jest, że opozycja niby nie odpowiada. Odpowiada. PiS w całości odpowiada, drogi. Zastanowimy się, czy PiS nie obłożyć infamią, ponieważ oni grają rolę opozycji. Dość z opozycją w parlamencie. My nie chcemy opozycji w parlamencie. Wszyscy w tym biorą udział. Jeżeli nie chcą, czy chcą się dystansować, to nie nazywają się opozycja, tylko nic nie mogący. Niech składają dymisję. Natomiast jeżeli się siadają w parlamencie, odpowiadają co najmniej moralnie. Odpowiadają za to. To jest oczywiście oszustwo, jeżeli oni mówią, że oni nie odpowiadają, bo byli przeciwko. No byli przeciwko, ale mimo tego sprzeciwu nie byli w stanie zablokować tej ustawy. Czyli ich skuteczność, drodzy Państwo, która jest znana zresztą, znają swoją skuteczność, jest zerowa, tak? Więc autoryzują ten Sejm, ten parlament. To nie może tak dalej być. Opozycja nie jest nigdzie wpisana, o tym mówiłem dzisiaj rano. I nie ma czegoś takiego jak opozycja. To jest bożek, prawda? To jest listek figowy dla Polaków, że nie dało się. Głosujcie teraz na PiS. Drodzy Państwo, to jest wielkie w jedno oszustwo. PiS i Platforma stworzyły in vitro. I te wszyscy, każdy poseł, który głosował za i przeciw, stworzył in vitro. Ewentualnie nieobecnych można tutaj wyłączyć. Nieobecnych. To, że oni autoryzują, że jest większość w tym momencie, prawda? Bo tworzą większość. Gdyby PiS wycofał się, no przynajmniej miałby moralną podstawę twierdzić, nas nie było. Nas nie było w Sejmie. To, że oni głosują, stwarzają taki pozór, są przeciw, to proszę Państwa, w ten sposób można wszystko przeprowadzić praktycznie w Sejmie. Czujecie Państwo, o co mi chodzi? Nie może tak być. W związku z tym głosowanie w tej chwili na PiS, a wtedy opozycją będzie, jest szaleństwem. Partie generalnie się zużyły, to jest zwietrzała sól, to są już powoli gangsterzy, drodzy Państwo, gangsterzy kieszonkowcy, którzy polują na nasze kieszenie, nasze geny, polują na naszą własność, na nasze dobra. To są gangsterzy, te partie to są już to widać, to są zdegenerowani ludzie. Przecież ta cała Platforma to jest zdegenerowana i PSL to są zdegenerowali docna ludzie. Jak można taką ustawę o zapłodnieniu jeszcze nazywać ją in vitro? Co to za nazwa jest w ogóle? Po pierwsze nie Polska, trzeba nazywać ustawy, tak jak umowy, trzeba nazywać według treści. Więc nazwijmy o mordowaniu dzieci poczętych, prawda? I tak się to powinno nazywać. O legalizacji morderstw, prawda? Zalegalizowano te partie, co jest samo sobie przestępstwo, teraz legalizują morderstwa i tak dalej. Drodzy Państwo, prawo stanowione jest ewidentnie sprzeczne z prawem Bożym, prawem naturalnym. Jest ewidentnie sprzeczne, prawda? I w tej chwili Platforma próbuje terroryzować Polaków tym prawem stanowionym. Oczywiście apelujemy do lekarzy, każdy, kto będzie praktyki takie rządził, będzie też objęty infamią. To są mordercy. Już w tej chwili to robią. My będziemy się powoli dowiadywać. Jak tylko się dowiemy, że jakaś klinika, obłożymy infamią wszystkich lekarzy z danej kliniki. Proszę Państwa, to nie ma szans się powodzenia i apelujemy z tego miejsca, z Częstochowy, żeby
kler na poważnie zajął się problemem ekskomuniki. Na poważnie. Bo w tej chwili kler po prostu apeluje, ale nie działa ekskomuniką. Trzeba tych ludzi ekskomunikować. To nie ma nic wspólnego, tych ludzi z Platformy, z społeczną nauką Kościoła, czy w ogóle z nauką Kościoła. Dlaczego dajecie komunię tym ludziom? Dlaczego ich spowiadacie? I tak dalej, i tak dalej. Dlaczego nie obłożycie ekskomuniką? Pytanie. Pytanie do, przede wszystkim do prymasa Polski, pytanie do papieża i pytanie do biskupów. Dlaczego nie obłożycie ekskomuniką? Zwołuję was wszystkich z Kościoła 29 sierpnia do tłumu. Powinniście przyjechać i wytłumaczyć się Polakom, dlaczego nie nakładacie ekskomuniki. Dlaczego nie nałożyliście ekskomuniki, jak głosowali na gender? Teraz nie nakładacie ekskomuniki, jak głosują in vitro? Jak w końcu przegłosują, że trzeba powyżej 60 ludzi mordować, to też nie będziecie dawać ekskomuniki? No pytanie, jest jakiś kres tego szaleństwa? Drodzy Państwo, drodzy przedstawiciele Kościoła katolickiego, jest kres tego szaleństwa. Określcie się wyraźnie, gdzie jest kres tego szaleństwa, bo to już jest szaleństwo. To co, macie czekać, aż będą Polaków kierować do komór gazowych i wtedy będziecie się zastanawiać? Jak w czasie II wojny światowej był Hitler robił z Polakami? Wtedy będziecie myśleć, co zrobić wtedy? I to transporty będą, bo już pójdą transporty, tylko że na razie pójdą do nie wiem, do muszli, nie wiem, gdzie się poczęte zarodki, co się z nimi robi, z zamordowanymi zarodkami. Drodzy Państwo, tam jest jakiś taki przepis, że nie wolno niby mordować, chyba że są, nie nadają. No co to jest w ogóle? To jest selekcja. To są listy proskrypcyjne. Pani Kopacz z tą całą swoją, z tym swoim gangiem Platformy, bo to jest gang, który tylko patrzy, jak nam wyciągnąć pieniądze z kieszeni. Proszę Państwa, opamiętajmy się. Te wszystkie partie to są jedni wielcy kieszonkowcy. Naprawdę. Oni nam tutaj penetrują kieszenie, prawda? A jak się nie da zarobić już na bankach i tak dalej, to próbują zdobyć pieniądze na inwi... Przecież to finansują te wszystkie kliniki aborcyjne i tak dalej. Przecież pani Kopacz to jest zdegenerowana osoba do cna. Zdemoralizowana i zdegenerowana. I ciągnie ludzi w tę stronę. Przecież to jest tragedia. Jeszcze zasłania się, że niby coś leczy. No co ona leczy? Sobie ona umysł wyleczy przede wszystkim. Drodzy Państwo, to jest tragedia. Chyba niektórzy to czują, tylko że nie możemy być bezsilni. Nie możemy epatować też, no, jakby to powiedzieć, epitetami wobec tych ludzi. Bo to, że są zdemoralizowani, zdegenerowani, to wiemy. Natomiast musimy, my zrobimy swoje jako Sejm Walny, czyli obejmiemy ich infamią. To są ludzie, którzy nie wolno im podawać ręki, nie zasługują na spotkanie. Apeluję do Polaków. Nie spotykajcie się z tymi ludźmi. Weźcie sobie listę z Sejmu, kto głosował za, i totalny ostracyzm. Infamia to jest totalny ostracyzm. To są ludzie, którzy chcą mordować wasze dzieci, tak? Chcą mordować wasze dzieci, wasze wnuki i tak dalej w przyszłości. Polaków chcą mordować. To są ludzie zdegenerowani do cna. Kończę, drodzy Państwo, jestem bardzo poirytowany tym, że kler nie współpracuje. Kler udaje, że nic się nie dzieje, bo to tak trzeba nazwać. Kler powinien zagrozić ekskomuniką, tak? Powiedzieć, drodzy Państwo, zagrozić, napomnieć. Do czego oni są w stanie się posunąć, prawda? Hitler też na początku próbował. Najpierw obozy były koncentracyjne do odstąpienia, potem w obozach dokonywano pewnych eksperymentów, bo tam dokonywano eksperymentów, jak szybko uśmiercać, eugenicznych nomen omen. Potem prowadzono obozy koncentracyjne przeznaczone do wyniszczenia, a potem już stricte obozy zakłady, prawda? Pani Kopacz jest poza jakimkolwiek prawem. Ona jest władzą wykonawczą, gdzie jest Trybunał Konstytucyjny. Ludzie, my was też obejmiemy ekskomuniką. Jak nie zadziała Trybunał Konstytucyjny, że władza wykonawcza zaczyna wrzucać ustawy zamiast Sejm, co to w ogóle jest? Zbliżają się wybory, drodzy Państwo. Nie dajmy się zwariować. Precz partią. To są zdemoralizowane, zgnite organizacje. To są organizacje przestępcze. Nie wolno. Czy quasi organizacje przestępcze, w sensie nie partie takie jak Kukiz czy inne. To są wszystko. Pytajcie się, drodzy Państwo. Pytajcie się tych organizacji, czyli stricte partii, i pytajcie się podobnym organizacjom, takim quasi, prawda, które jeszcze nie są partiami, bo się nie zarejestrowały. Pytajcie się przede wszystkim, jak się u nich listy układa, prawda? Tylko o to się pytajcie. Jak u Państwa się układa listy? Ja cię słyszałem jakiegoś młodego wilka tam z Platformy, który mówił, u nas się formują listy. Jak się formują? Chachmęcą się, drodzy Państwo. Układają sobie listy i na to my mamy głosować. Tak samo jest z PiS-em i tak dalej. Tak samo będzie u Kukiza.
Dziwicie się Państwo, że nas nazywają ciemna masa i frajerzy? Tak, człowiek, który się daje okradać, który daje się zabrać sobie swoje dzieci, dla tych ludzi jest frajerem, jest debilem, jest idiotą. My dla nich jesteśmy frajerami, więc musimy się bardzo postawić, tak? Musimy się postawić, dosyć tego, dosyć eksperymentów na narodzie polskim. Zero głosowania i wezwę, drodzy Państwo, być może w przyszłym miesiącu Polaków do powstania. Jeżeli się nie opamiętają, wezwę do Polaków do powstania. Tworzymy państwo Wenedów, bo to jest nasza tradycja, czyli inaczej mówiąc Słowian, które ma odżegnać się od tych ludzi, którzy próbują nami rządzić. Próbują, bo oni to robią de facto, prawda? A my jesteśmy posłuszni jak baranki. Nie może tak być, drodzy Państwo. Wzywam Polaków generalnie do powszechnego nieposłuszeństwa obywatelskiego wobec tej władzy. To są degeneraci, którzy próbują, już niedługo jak Senat i prezydent pisze, mordować nasze dzieci, nasze wnuki. Próbują, prawda? Poprzez tą nieszczęsną, eugeniczną ustawę o zapłodnieniu zaustrojowym, nazywaną dla zmylenia in vitro. Drodzy Państwo, a jeszcze dla leczenia, prawda? To się nie mieści w głowie po prostu. Tu nie ma słów, tu brakuje słów dla tych ludzi. To jest szaleństwo. Następnym etapem prawdopodobnie będzie próba, nie wiem, legalizowania, uśmiercania osób niepełnosprawnych, mniej wartościowych, czy chorych i starych. Do czego mogą posunąć? Ja wiele razy napominałem, drodzy Państwo, w moich tutaj wystąpieniach, że partie są do wszystkiego zdolne. Nie ma takiej rzeczy, której nie zrobi partia, nie rząd. To jest mylone. Nie rząd. Partia. Partia polityczna. Zestaw ludzi, prawda? Którzy ogarnięci są szałem władzy, żeby nie utrzymać się przy władzy dla pieniędzy. Bo nie ulega wątpliwości, że te wszystkie ustawy to są ustawki. One są finansowane w tym przypadku, że jakieś centra aborcyjne i kliniki eugeniczne nazywane dla zmylenia in vitro, zacznie się handel na zarodkami polskimi i tak dalej. Drodzy Państwo, no to jest nie do stolerowania. Nawołuje do generalnego nieposłuszeństwa, broń Boże, do głosowania na listy. Listy są wszystkie partyjne, są listami ustawionymi. Tam nie ma zero demokracji. Przyjrzyjcie się, jak robi to Sejm Walny. Jeżeli nie wzniecimy sejmików powiatowych, to zginiemy. Bo to nas może tylko ratować. Nie wierzcie, że powstanie partia jakaś quasi, czyli Kukiz, czy kto, bo nie jest to wszystko dla zmylenia. To są wszystko ustawione podmioty przez służby i tak dalej. To nas nie uchroni. Może nas uchronić jedynie oddolny ruch. I to bez struktury wodzowskiej, prawda? Bo te wszystkie partie są wodzowskie, dokładnie na wzór wodzowskiej partii Adolfa Hitlera. To jest dokładnie to samo. Tym, że Adolf Hitler sobie jeszcze to nawet wynegocjował, żeby Reichstag to tak zatwierdził. To jest partia wodzowska, prawda? No, oni się chwalą, że to są partie wodzowskie, Platforma czy PiS, prawda? Czy Kukiz, no to są wszystko wodzowskie. Do czego oni, jak przejmą władzę, są w stanie zrobić, drodzy Państwo? Oni są ogarnięci pewnym obłędem, szaleństwem. To już jest druga faza faszyzmu. To nie jest rodzący się faszyzm. To jest druga faza faszyzmu. Na ziemiach polskich nie było nigdy takiej praktyki. Te partie to są typowo faszystowskie, zbrodnicze partie. To trzeba po imieniu powiedzieć. Drodzy Państwo, przepraszam za moje wzburzenie tutaj, szczególnie pod Jasną Górą. Myślę, że Matka Boża mi wybaczy i Bóg mi wybaczy to uniesienie. Oczywiście nie przyjąłem, trzeba wybaczać, ale w tym przypadku się raczej nie da. Drodzy Państwo, apeluję z Jasnej Góry o opamiętanie się tych wszystkich ludzi. Opamiętajcie się, bo straszna kara was dosięga. Jeżeli Polacy nie będą reagować, to Bóg nie wiadomo co to zrobić. Ześle nas jakąś karę. Bóg nie toleruje Sodomy i Gomory. Muszą znaleźć się sprawiedliwi. Nie jest to żadna opozycja sprawiedliwości. Znaczy opozycja nie będzie tutaj... To nie jest sprawiedliwość. Drodzy Państwo, to, że chcecie głosować na PiS czy jakieś inne, czy na Kukizów, to jest dokładnie to samo. To jest tylko jeszcze wyższe C. Oni w ten sposób manipulują. Dobry, zły policjant i tak dalej, prawda? I wchodzi trzeci, który mówi, a ja to rozpierniczę i dokładnie robi to samo, albo łapki na stół, panie Kiki, tablica genealogiczna, jakie struktury pan buduje, jak pan listy buduje, łapki na stół, ale nie ojciec, dziadek, pradziadek, prapradziadek i tak dalej. Co pan robił? Prześwietlenie, prawda? Dokładne. Przede wszystkim, jak pan listy buduje i co ten ruch ma zrobić, tak? Co ten ruch, nie chodzi o program, tylko jak pan zaczyna, chce funkcjonować, znowu wodzowsko? Znowu ktoś zaproponuje jakieś miliardy i pan wprowadzi mordowanie ludzi albo ktoś inny? No ludzie kochani, musi być system. My nie mamy systemu, który zabezpiecza. Szaleńców. To są ludzie, którzy powinni być w kafanach. Pani Kopacz powinna trafić do kliniki
psychiatrycznej. Powinna być w kaftanie. A co ona robi, rządzi? Dlaczego? Tak samo było z Hitlerem. Teraz wszyscy wiedzą, że był niepełnosprawny umysłowo i tak dalej, że był po prostu chory umysłowo. No ale co z tego, jak taki szaleniec rządził? 60 milionów ludzi przez niego zginęło. To samo jest teraz przez panią Kopacz. Zaczną się już liczyć w tysiącach, tysiącach, nie w milionach poczęte dzieci uśmiercane, prawda? Masowo, to jest masowa egzekucja. Proszę Państwa, ja protestuję. Jako Wojciech Edward Leszczyński, marszałek sejmowalnego Konfederacji Niepomorskiej, protestuję. Protestuję i nawołuję wszystkich do protestu. Czynnego i wiernego. Dziękuję za uwagę i zapraszam do moich kolejnych wystąpień.